Siemaneczko wszystkim, this is Jim z tej strony, witam was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Forcy Motorsport 6 Apex. Tutaj już Golfik, mój R, stoi i czeka na rozpoczęcie właśnie wyścigu, którego nie udało mi się zaliczyć. Zanim zaczniemy oczywiście zabawę na torze Brash Hatch, poprawimy się przez przetestowanie tego toru, tak? Pokażę wam, co daje nam wyłączenie asyst, które mamy dostępne do modyfikacji, którymi tam się bawiłem na poprzednim materiale. I w sumie dosyć dużo dają, ale dość dużo potrafią nam zepsuć przez to. Już wam pokazuję asysty, tak? Tutaj mam tylko hamowanie na liniach asygurująca, tak? Nie mam non-stop linii pokazanej. Hamowanie na ABS-ie tylko po prostu, że pomaga nam wyhamować. Nie, że po prostu automatycznie nam się gdzieś hamuje samochód. Symulacja, kierowanie, czyli to bardzo rzeczywista. Z asystą nie polecam, żeby nam samochód sam nie skręcał. Kontrola trakcji wyłączona. Tutaj mamy różne systemy, pomoc w starcie, pomoc w zakrętach, czy oba na raz, tak? No, to mam oczywiście opis. Skrzynia biegów, nośność, automat, już zostawiam to. Uszkodzenia symulacyjne, czyli możemy zniszczyć sobie skrzynię, silnik, ale tak z wyglądu no nie bardzo się niszczy samochód akurat. No i przebijania też włączone zostają, no bo tu się akurat przydaje teraz. Dobrze, akceptujemy i mamy trening, proszę bardzo. Zrobimy sobie jedno okrążenie na tym torze samotnie. Pokażę wam, co możemy zrobić teraz właśnie z po włączonymi tymi asystami. Kamera zewnętrzna, żeby było lepiej widać. Teraz spróbuję może oddalić się da. Bardziej się już nie da. Dobra, kamerykę mamy. I tutaj już widać, będzie zaraz, gdzie trzeba dohamowywać na przykład, tak? Nie mamy cały czas tej linii. I teraz boczkiem, proszę bardzo. Udało się trochę przydriftić. O, perfekcyjny zakręt się udało. Oj, wypadłem z trasy. Ale dzięki temu trochę lepiej mi się udało w zakręt wjechać, przy większej prędkości. Dobry drifting niby mi się udał. Trzeba też uważać oczywiście na kałuże, bo potrafią nas nieźle odwrócić, tak? Wpadniemy w taką kałużę na prostej, nie skręcając kołami i mamy 180. Nie jest to fajne akurat. Dobra, tutaj mało się udało bokiem wjechać, ale na tym zakręcie spróbujemy. Trzeba nieźle dohamować akurat wcześniej. O. No i teraz już wyszło szydło z woka, kawalatura się mało spisuje do takich gier. Dobra, jedziemy. Ja tu jeszcze rozbiję się. Czekajcie, może się uda. Za małe uderzenie było. Chciałem wam pokazać pit stop, tak? Mamy tutaj sprawny pit stop. Możemy z niego korzystać. O, uszkodzenie silnika. Zaraz tutaj wszystkie komunikaty muszę wyskoczyć najpierw. Aha. Prawie rozwalone też zawieszenie przy okazji. I już wam pokazuję, jak wygląda samochód z przodu. On bardzo nie jest uszkodzony, tak? W ogóle ruszę? Ruszę, dobrze. I to jedziemy tylko tutaj. Już jesteśmy prawie na wjeździe na pit stop całkiem. I tu jest zaraz widoczna linia. Także ja ledwo co jadę, tak? Ja biegów nie mogę zmieniać, tylko automat jest. Dobra, puszczam. On już sobie sam może jechać. On jakoś tam się rozpędzi w końcu na tej jedynce, ale to bardzo długo trwa. Wbił dwójkę i dojechał na pit stop, proszę bardzo. Ja tu odwrócę kamerkę. On tak się porusza, niby że jest naprawiane właśnie. Wszystko zostanie naprawione. Wszystkie uszkodzenia zostaną naprawione, ale te wewnętrzne, tak? Te mechaniczne. A oprócz tych tutaj widać zewnętrznych z wyglądu. Cały czas jest niby lampa uszkodzona. Ale go tam tyle na tej jedynce. Ale powinno być już naprawione, tak? Już wyjeżdżamy za drugą linię i już samochód jest pod naszą kontrolą. Możemy jechać już normalnie, proszę bardzo. A ładnie teraz zakręt się udało wjechać. Dobry zakręt, dobry drifting. Proszę bardzo. Dobra, nie ma co już się bawić. Zakończmy tą zabawę i spróbujmy może przejechać w końcu ten wyścig. Tak jak trzeba by było. Żeby dostać się gdzieś dalej i odblokować te medale. I zobaczymy, czy mi się uda. Trochę potrenowałem na to, żeby zwiększyć swoje umiejętności, troszeczkę, żeby nie było takiej siary śmiechu.
Rocznik, wyścig zatem. Chyba już nie będzie wstępu żadnego, nie. Dobra, tylko dojazd na miejsce. Okej, okay. No i sprawdźmy, czy mi się uda. Okej, okay. Kamera zewnętrzna. Żebyście sobie mogli pooglądać, co się dzieje wokół mnie. Też raczej często nie będę się odwracał za bardzo tą kamerą, no bo to też nie ma czasu na to. Aha. Pierwsza jakaś mała stłuczka. Trzeba uważać oczywiście na nich, no bo walniemy za mocno w któregoś i już mamy po samochodzie prawie. A dojazd do pit stopu trochę jest uciążliwy przecież. Kawałek jeszcze do niego jest. Prawie cały tor, nie? Aha. Trochę bokiem wyjechałem. Uwaga oczywiście na kałużę, żeby nie hamować za bardzo na nich. O, dobre wyprzedzenie. Jeszcze dobry zakręt by się przydało zaliczyć. No i pierwsze miejsce też wypadałoby mieć. Na razie tutaj walczę z szóstym, piątym. O, idealne wyprzedzenie. Sorry. Akurat on mi pomógł teraz trochę bokiem wjechać bardziej. No już czołówka prawie jest przede mną. Rozpędzamy się po zewnętrznej. Pamiętajcie, tu kałuża jest. O, już właśnie bot bokiem prawie pojechał. No już tutaj podpuszczam trochę gazu. Dohamowuję oczywiście, ale bardzo delikatnie. No to już trzeba, o wiele wcześniej było już dohamowywać. Bez asyst już było może widać nawet to. Sam tu zaczął bokiem po prostu jechać na prostej drodze. Dobra, jestem na trzeciej pozycji. No już trzeba tylko ich doganiać, ostrożnie jadąc. No, trochę słabo mi to idzie jak na razie. Nie wiem, gdzie tam dalsi są. Niby zaraz jeden przede mną tutaj widać jest. A, za bardzo bok. Wyleciałem. Na szczęście mamy pięć okrążeń, więc może mi się udać dogonić i wyprzedzić nawet. Przynajmniej tego na drugiej pozycji aktualnej. O! Ale to był fart. Dobra, tutaj już bokiem trochę ręcznego użyłem. Trochę ułatwić sobie życie. Jeszcze nie miałem dobrego zakrętu, no nie wierzę, nie zaliczę tego. A to jest chyba wymagane, żeby mieć wszystkie trzy medale, tak? Wszystkie te trzy pola. Dobra, już tu bokiem widać jechać znowu zacząłem. No, ale tego dokania drania. Dobra, on już tam dohamowuje, ja trochę później staram się. Ale to jest bardzo ryzykowne, trzeba o tym pamiętać, no bo można wylecieć bardzo szybko. Tak samo tutaj, no, dodaję ostro gazu, on już zaczyna wyjeżdżać poza prawie tor. Dawaj, 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 boczkiem, 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 daj jeszcze raz. O, coraz bliżej go. Niby go doganiam, ale to jest tak bardzo słabo. Wychodzi mi. No, ciągle nie mam tego dobrego zakrętu, nie wierzę. Ale to jest trudno zdobyć coś mi. Bo nie mogę być na czerwono po prostu tej linii pokazanej z dohamowaniem. Skumaniec znowu mi ucieka. Ja nie wiem, pierwsze to już w ogóle jak daleko jest. O kurczę. To już przesadziłem, przesadziłem. Dobra, ja to sobie już powtórzę, nie? Przesadziłem po prostu z tym gazem jeszcze dalej, bo nie zdążę nawet wyhamować po prostu. Dobra, enter. Hamujemy już tutaj, o wiele wcześniej. Skróciłem sobie trochę trasę i nie wiem, czy przez to też nie wyleciałem. Dawaj, 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 nie zwalniaj, nie zwalniaj, nie zwalniaj. Kurde, no. Bardzo staram się klikać tak bardziej tą klawiaturę, no jest trudno mi grać naprawdę na klawiaturze. Na pewno skręt... O! Dobry zakręt mam. A to trzeba mieć aż trzy! O kurczę! Teraz dopiero uwagę na to. A już mam czwarte z pięciu okrążeń. Jestem trzeci. Niedobrze, niedobrze. Dawaj, 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 dobry zakręt znowu. O, dawaj, dawaj, no bokiem! Bokiem miałeś pójść, ale nie na... nie poza trasą. Już tam mnie doganiają z tyłu. A ten gdzie zniknął?
Nie wyprzedziłem go przecież. Aż tak mi uciekł? Serio? A bokiem? Nie no, trzeci jestem. Cały czas jest przede mną. Strasznie, aż tak by uciekł. O kurde! Dobra, powtórka. Zarzuciło mnie nieźle. Tutaj, jeszcze kawałek. O Jezu, ale tak daleko. A jednak w Colinie jest to w Dircie, tak? W Dircie jest jednak to lepiej rozwiązane. Zdaje mi się, no bo można tam po prostu sobie przewijać, tak jak taśmę. Chcemy w tym miejscu zacząć, a nie w konkretnym, który gra sobie wybiera. Okej, no, dawaj, dawaj, dawaj. No i trzeciego też tutaj nie udało się zdobyć. A nie, jest. No tylko pierwsze miejsce, ale pierwszego już na pewno nie zdobędę. Tam już... Ten z pierwszego to prawie już dubluje tamtych ostatnich. Więc nie jest łatwo. O, za szybko, za szybko! Dajesz, Paina! Dobra, muszę się jednak na trzecim dotyrać. Nie dam rady po prostu już. Mało brakowało na tego drugiego mi. Ale no. Chyba za słaby jestem. W ogóle, o, tepnąłem się do pitstopu. Okej. Okay. No i to jak widać, no, tylko pierwszego miejsca mi brakuje. Enter. Zdobędziemy pewnie tylko dwa medale te przez to. Trzy, wow. Tylko punkty się jednak liczą. Spoko, nie? Kontynuuj. Ford Focus ST z 2013 odblokowany. To jest pierwsza nagroda. Mini Cooper Wars GP. Uuu, V12 Aston Martin Vanquish S. Nice, tylko nie w taki kolorze. Kolor na pewno zmienię w nim, ale chętnie się przejadę. Kontynuuj. Lecimy dalej, zobaczymy. Co tu ciekawego będzie następnego? Forza Hub is the place to go for the latest game, car and racing news. And for special gifts to the Forza community. Go there now to unlock a unique car for your next event. Darmowe samochody do pożyczania w grze. Pobierz Forza Hub. No dobra, ja sobie wcisnę, zobaczymy. Dobrze, jestem ponownie, jak widać. Miałem takie problemy z nagraniem, bo program wywalił przy okazji, bo chciałem wam pokazać obciążenie na grafie. No i poleciałem dalej. Okazało się, że nie mam głosu w grze, dlatego tutaj mam już następny cykl odblokowany, przejechany i odblokowany jeszcze następny, ale już nie przejechany na szczęście, bo dobrze zakończyłem nagrywanie. Zatem ten musimy powtórzyć, jak wiesz, tutaj zdobyłem wszystkie trzy medale. No szkoda, że muszę powtarzać przez to wszystko. Co poza tym, właśnie mieliśmy to ten program tutaj jakiś dodatkowy. Ja tu już go mam odpalonego. I to jest Forza Hub. Tutaj mamy osiągnięcia, to mi się nie pokazywał. Dalej mamy tutaj jakieś informacje i tutaj też pokazało mi się wcześniej dodatkowa zakładka, właśnie, że dostaniemy nowy samochód. A tutaj już widać obciążenie na przykład, ale zaraz wam jeszcze pokażę w trakcie grania. Dostaniemy nowy samochód właśnie do tego oto cyklu. I tutaj mamy trzy standardowe, a czwarty jest to już Black Edition. Chociaż już Kalifornia właśnie została odblokowana przeze mnie teraz, bo zdobyłem te trzy medale, one jest właśnie w tych medalach. Możemy sobie porównać, jak to wygląda. Hamowanie na przykład ma trochę gorsze, samo start. Zatem no nie, ja zostanę na razie na tym, bo ten odblokowany trzeba go sprawdzić, tak? Lecimy dalej. I mamy dosyć prostą trasę, kilka ostrych zakrętów i dosyć dużo prostych nawet. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Chociaż już na tej trasie już któryś raz rzędu pewnie zjadę. Zobaczymy zatem. Jak będę na tej najdłuższej prostej, tam widzicie, no to wam pokażę właśnie obciążenie, jak to wszystko wygląda. No, no. Proszę, interfejs. Rozpocznij wyścig. I jedziemy. Fajnie wygląda naprawdę ten Nissan.
No i tu już widać, że mamy kierownicę po prawej stronie, nie po lewej. Ja kiedyś miałem niezłą jazdę z tym, na przykład w dircie, bo wiele mi się łatwiej jeździło, na przykład w Evo 1000 chyba, gdzie właśnie była kierownica po prawej stronie, nie po lewej. Ale to hamowanie trzeba uważać. Jak tylko uszkodzę sobie zawieszenie, no to mogę mieć już o wiele gorzej w pokonywaniu zakrętów. Na jechaniu po prostej, tak prawdę mówiąc, bo uszkodzenie zawieszenia powoduje to, że nam samochód zaczyna skręcać w którą stronę, albo myszkuje na przykład za zakręcie. Czy LFA. O, hamuj, dopiero się teraz zorientowałem, że to jest zakręt. Zapatrzyłem się do tego LFA. O, shit. Hamujemy. A że mamy możliwość powtórki. I po zewnętrznej, i teraz drifcik, i po wewnętrznej wjeżdżamy, jest, trochę opony się przygrzały, uprzedzi mnie, patrzcie jak mnie bierze, bierze mnie, skupając, przy okazji musimy tu rozpędzić się do 258, żeby zajrzeć kolejny punkt, będzie taki kolejny kamień milowy, no i dobra, hamujemy, widać jak OBS się tam załącza co chwilę, a... Na przykład już w następnym cyklu już trzeba akurat ten ABS włączyć, żeby dostać jeden z kamieni milowych. Dawaj. No ciekawe jak z czasem mi się uda. Za pierwszym razem raczej wątpię, żeby to było możliwe u mnie. No, ale mało brakowało, więc już przy następnych powinno się raczej udać. Na pewno straciłem nieźle na tym wyrzuceniu zakrętu. Tutaj też hamowanie bardzo przeszkadza. O, no kurde, może będę jak pierwszy? Poprzednio mi się nie udało. No to już jestem drugi. I w ogóle, to co to mamy pierwszego? LFA jest przede mną. Proszę bardzo, wykorzystanie toru. Poza torem, tak? W ogóle pojechałem nieźle. O kurde, i tutaj właśnie straciłem dużo. Bardzo dużo tutaj straciłem. Ale wszyscy są za mną. Nice. Będę pierwszy chociaż. Teraz tylko już czas. Żeby jak najlepszy czas. Zobaczymy, czy mi się uda. Ile tam jeszcze? Jeszcze daleko do hamowania. Już. Powoli dohamowywać. Może trochę za wcześnie zacząłem. Może. Chcę. I wyrzuciła nieźle. Tutaj trzeba uważać też. Dawaj. Opanuj to. Nie udało mi się, sorry. Nie dałem rady. Tak, a trzeba go miotać już. Po prostu trzeba odpuścić gaz na chwilę. Wtedy samochód się opanowuje sam prawie. Jest, udało się. Zostało ostatnie okrążenie. Zwolnij. Nie chcę tu gdzieś wypaść. Oho, już mnie tu LFA dogania. Z drugiego miejsca. To bardzo się staram rozpędzić. Dawaj. Jest, blokowany na osiągnięcie. Daleka droga, srebro. Nice. Dobra, ABS ich zadziałał. Jest, dobra. Wszyscy są za mną. Fajnie tak wygląda. Naprawdę fajnie się jeździ. A, ciekawe jak długo z tą betą właśnie będziemy mogli się bawić. Bo może trochę na dłużej to lekcję materiałów może się zrobić przy okazji. Jak będzie długo trwała. Może nauczę się też jeździć lepiej po takim czasie. Chociaż teraz bardzo mocno się bawię w Empyreonie. I niebawem pewnie się jakiś materiał pojawi z tego, z tejże gry. Ale to już nie miejsce na ten temat. No, chyba mnie nie dogonią. Dobra, ostatnie teraz już naprawdę. Okrążenie. Dawaj. O! Teraz to już
Dałem właśnie gazu. Jak się samochód obracał. O nie, jakie miejsce je postawiło. Dawaj, dawaj, puść. Dobra, się gazu jest. A teraz samochód się opanował. Nie wiem, jak jest z tym Nissanem. Czy on ma napęd na 4 koła, tak prawdę mówiąc? Nie pamiętam. Nie pamiętam. O, blisko za mną jest. Skubaniec. Nie wiem, gdzie teraz jest, no ale za mną siedzi. Trzyma się, skubaniec. Trochę bokiem. I uciekamy. Możemy nie wyprzedzić, skubaniec. W ogóle teraz Audi jest na drugim miejscu, ale Fadi tam na trzecim chyba. Będzie czas mi się pogorszą, ale najważniejsze, że te kamienie alabilowe zrobione są. Skupaniec jak się trzyma za mną. Teraz by tylko nie tego nie zrypać. O właśnie. O, hamuj, 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 hamuj. Jest. Musiałem to zrypać. Za późno zacząłem hamować. Jeszcze dalej. Tu już mnie ładnie wyprzedzać zaczął. Dobra, tu trzeba już hamować na tym metrze. Z setnym, 150, nie zwróciłem uwagi. Oh yeah! Oh yeah! Dobra, uciekłem mu. Przyspieszenie daje tutaj akurat mi dużo, dużą przewagę w tym sanie. Oho! Nie daj mu wyprzedzić się. Jest! Udało się! Pierwszy! Spoko. Yeah, wszystkie osiągnięcia, wszystkie cele, tak? Kontynuujemy. No i trzeci medalik. Ciekawe, czy punktacja. Tak, punktacja też się przebiłem przy okazji. Ale dużo tam raczej nie było tej różnicy. Kontynuujmy. No i teraz już byśmy mieli na przykład kolejny cykl typu tam zabawa na torze Top Gear. Ale chyba... Nie będę się tym bawił, wiecie? Cofniemy się do tyłu, o, wstecz. I zobaczmy, co to jest ta gra dowolna. Na wszystkich torach, możesz też ustalić zasady, warunki. Fajnie. Czyli możemy się po prostu pobawić dowolnie. Dalej będziemy kontynuować oczywiście z tamtym cyklem, cyklami, tak, na kolejnych materiałach. Tory. Tu mamy tych torów. Nie całkiem sporo. Na tym jeździłem? Czy mi się tylko wydaje? Na przykład Tor Top Gira. O, i pobawimy się. Wow, tu mamy jeszcze jakieś takie różne. Aha, pogoda. W ogóle też trasa jakaś widzę jest różna. Ciekawe, jak wygląda dokładnie ta, która jest właśnie w programie objeżdżana. Bo nie znam, prawdę mówiąc. A raczej wątpię, że to było takie łatwe. Ciekawe, co chodzi z tym... A, na żółto. Super ciężkie? Czy co? No, zróbmy to. A czy... A, dobra, to jest z drugą stronę się jedzie. Dobra, zobaczmy. Chyba mi się zdaje, że to będzie ta najbardziej oryginalna. Słoneczna, by było mi łatwiej. Albo nie, deszczowa. Będzie łatwiej się driftowało. Oczywiście Nissan zostaje. Okrążenia. Zrobimy sobie z 3. Tak. Max 15, nie. Przeciwników tam z 3. No. 10. Wcześniej jakoś tak znikało. O, teraz znowu. Nie wiem, o co chodzi. 6. A razie nie 6, bo nie wiem dlaczego tak znika to. Widzisz, samochód to już jest, gracz 7, czy okrążenia, poziom trudności własny. Lakierowanie. Tuningi. Ścigajmy się. Dobra, nie ma co tu dać więcej. Pan już widać 747 chyba stącego. I kamery też są, patrzcie. Możemy się poczuć jak na prawdziwym torze Top Gear. Spoko. Oczywiście od razu wyślij, nie będziemy się tu bawić testy, żadne, myszka, sio, tylko niech tutaj. Aj, miałem wam pokazać, jak sobie gra radzi, czyli jak komputer sobie radzi. Zapomniałem, to już pokażę wam teraz, sorki mam za to. Ruszymy tylko,
robimy tutaj wersję okienkową. Proszę bardzo, macie tutaj, jak jest obciążona grafika. Temperatury też są, ale w tym momencie są schowane. Macie proska i RAM. Zaraz temperaturę wam też pokażę oczywiście. Dobra, przełączmy się tutaj i znówmy. Ten, a Kasaleszy tam ślizgał za mną. Fajnie. Najbardziej boli właśnie, że nie można sobie klatek wyświetlić. Bardzo lipa z tym jest. Skubańca się trzyma za mną. Trochę ręcznego użyłem. Okej. Do krawędzi jak stick. I dzida. Nie wiem, czy w ogóle kogoś dogonię. Te kolumny w sumie jadą. Skubańce. A tu już rachomować. Chyba już cały tor. O kurde, wyjadę. I to już nie dam rady. Jak pojadę po tej trawie, to nie ma wata, żeby w ogóle wyjechać z niej prawie. Taki poślizg jest po prostu już na tej mordnej trawie. Serio, ach, mnie zepchnęło wręcz na bok. Jeszcze raz. Dawaj, jedź tym Ferrari. Kalifornią zapewne. O, patrzcie, wyjechałem i nie mogę prawie że wrócić na ten tor. No, temperatura oczywiście wam pokażę już na sam koniec. Aha. O, krzaczek. Dobra, przełączmy się na pełne okienko na tą chwilę. Teraz te temperatury wam pokażę oczywiście. Ale mnie obróciło. Zabawa jest. Puknąłem w niego, to widać nawet teraz. Fajnie. No to jakiś stary samochód, jakiś 100 w ogóle. Ciekawe, czy mi się udałoby zrobić 180. Dobra, bariera! Nie, stój! Nie, takie pełne 180 to akurat nie wyjdzie mi. Pamiętam, jak tutaj Clarkson zrobił chyba BMW 180, ale też przy okazji naprawy poleciał. O, kamerzysta. Tutaj często wypadają wszyscy przed samą metą. Chciałem zobaczyć, nie, tam nie ma. Myślałem, że ekipa z Top Gear tam stoi, ale jednak nie. Ale jeszcze raz. Na tej prostej oczywiście ja to już tam przełączę się, pokażę wam temperatury. A samochód sobie, sam jechał. Ściąga na bok ta woda strasznie. Ole, ładnie boczkiem jedziemy. Jest tam. Dobry drifting, jest. Dobra. I on tutaj niech sobie jedzie. Nie, myślałem, że się przy okazji jeszcze rozpędzę. Widzisz jeszcze tutaj wykorzystanie VRAM-u w procentach, GPU speeda też w procentach, no i też temperatura 63. Przy zamkniętej, można powiedzieć, wywiewie, tak? Ja było akurat, głównie zauważyłem, że przy Battlefield jest takie duże obciążenie dla mojego PC-ta. A w pozostałych, na przykład w tej grze, nie jest tak nieodczuwalna jest ta temperatura. Nie trzeba otwierać tego przepustu, można powiedzieć, tego wywiewu całego. Teraz skorzystajmy z trawy. Zobaczymy, czy mi się uda odwrócić. O, tego nie spodziewałem się. Chciałem tylko zadriftować sobie tak, 180 zrobić na ręcznym, ale dachować nie chciałem. Totalnie tego się nie spodziewałem. Tutaj pitstopa nie mają, czy się nie naprawię. Ale się pobijał, skubanek. W ogóle coś go tak nieźle telepie. W boki chodzi, tak jakby zawieszenie po prostu pękło w jakimś miejscu. Teraz sprężyna może nie działa, tak? Ja zaraz będę zdublowany. Na jedynce driftujemy, dobra.
to będzie na tyle. Dzięki Ludziska za uwagę. Było śmiechowo dzisiaj. Zniszczyłem taki piękny samochód na torze Top Geara. No i to tyle. Trzymajcie się do następnego materiału z Forcy. Cześć!